No cześć, jedziemy dalej. Kerrigan. Ok, jest najsilniejszym agentem Overminda. Bo oczywiście, o co to jest Overmind? To Overmind kontroluje wszystkie zergi, także Kerrigan jeszcze nie jest tą jakby naj. Ok. De Amerigo. De Amerigo. Cerebrate, you watched over me during my incubation, and I am grateful to you. It is my wish that you continue your vigil, so that I might strengthen my powers to better aid the Swarm. I have been unable to access the totality of my latent powers, and as such, I would like to infiltrate a Terran science vessel and uncover the secrets of their abandoned ghost projects. If I can learn more about their mental conditioning, I can undo the damage their tinkering scientists have done to my mind. Though you be the favored servant of the Overmind, you wouldn't do well to remember that you are just a servant. You know of our grand mission, Kerrigan. Would you put your personal whims before the will of the Overmind? Do not cross me, Zaz. I will do as I see fit, and not you or any other Cerebrate shall stand in my way. Let her go, Zaz. The greatness of her spirit has been left to her, that the Swarms might benefit from her fierce example. Fear not her designs, for she is bound to me as intimately as any Cerebrate. Truly, no Zerg can stray from my will. For all that you are lies wholly within me. Kerrigan is free to do as she desires. By your will, Overmind. Cerebrate, you must see that she comes to no harm. No, Overmind przemówił. No i w każdym razie teraz Kerrigan będzie chciała dowiedzieć się trochę więcej o Terana i dlatego musimy ją zaprowadzić do superkomputera. No i oczywiście ona też musi przetrwać. Z tego co pamiętam, tak jest. I to jest ta misja, w której nie mamy bazy, tylko musimy sobie radzić jakoś samymi jednostkami. To są ci Hunter Killer, czyli te hero hydralicki, jakby jakiś komar mnie tu cały czas chce ugryźć. Ale migrujemy intensywnie. No, udało się go nawet zmiażdżyć. W każdym razie tak, mamy hero hydralicki, mamy też maksymalne ulepszenie dla wszystkich jednostek. Nie wiedzieć do końca czemu, ale no mamy. To bardzo ułatwi sprawę, no bo jak Kerrigan ma 5 pancerzy, a Merlin zadaje 6 obrażeń, to tylko za jeden ją będzie bić. Ale to wcale nie jest taka znowu banalna misja, będziemy starać się. Pamiętam, że kiedyś nawet za pierwszym razem jak w nią grałem, to ją oczywiście przegrałem. Prawdopodobnie po prostu leciałem nie patrząc na żadne przeszkody, na żadne pułapki, tak jak teraz dokładnie. I po prostu tyle. Oczywiście nie będę tutaj czekał, aż mi jednostką zregenerują punkty życia. Ale jedziemy sobie dalej. O, jak widzicie... O, wow, troszkę mi się tutaj ekran zapędził. Jak widzicie, Kerrigan tutaj bez problemu takiego Melissa to na jeden strzał zabije. Okej, co, czegoś się tutaj dowiemy? Boże, ile ghostów? 5 ghostów? Okej, jedziemy dalej. To są cywile, oni nam nic nie zrobią. Oni chyba chcieli tutaj gdzieś dobiec. Nie wiem, czy mam dobrą pamięć, ale chyba gdzieś tutaj... Jakieś czy tu jest pułapka w ogóle na dole? Nie, wydawało mi się chyba. Czy tutaj, bo często przy takich spotkach tutaj są pułapki umiejscowione, tego bym... Wow. Czy ja tutaj mam naprawdę iść? Wszystko by na to wskazywało. A to wcale nie jest najprzyjemniejsza droga. Chyba trzeba by iść tą górną ścianką. No dokładnie. A, strzelają, bo... Źli te rany. Dobra, to nie jest fajne. Zrobimy cloak. Niech Kerrigan się martwi. Ale trochę słabo mi to, nie ukrywam, idzie. No goliaty nie są słabe w ogóle, zobaczcie sobie tutaj. Ja tracę jednostki, ja nie powinno się to dziać.
Szkoda, że te zeblingi już straciłem. To tak szybko. O! Okej. Ona jest na niewidzialności teraz, ta Kerrigan oczywiście, dlatego tutaj sobie mogę bezkarnie niszczyć to, co chcę. Ale SCV nie da się jednym strzałem zniszczyć, ale Marine Sapphire. No SCV były stosunkowo silnymi. O! To jest detektor przy okazji, ale to akurat Kerrigan nie zrobi on zbyt wiele. Ciach, i nie ma. To ciekawostka. No dobra, sobie ich zabiję. No muszę się na pewno gdzieś tutaj dostać, więc pewnie któraś z tych dróg się muszę udać, tylko pamiętam, że w takich misjach zawsze gdzieś... O, tutaj nie przyszedłem. To pewnie było jakieś spore ułatwienie. No dobra, nie no, przebiegnę się to z powrotem tak na szybkiego. Nie, nie ma. O właśnie. To mnie ciekawi w sumie. O mój Boże, nie grałem na największej prędkości gry, dlatego jakieś takie miałem dziwne wrażenie, że coś chyba jest nie tak. Ale to mnie dziwi, bo to w takim razie sama gra to przedstawiła, bo pamiętam, że to ustawiłem na największej prędkości. Żeby się wszystko toczyło tak jak w realnej rozgrywce. Także tutaj za to akurat przepraszam troszeczkę. Tak nie powinno być, że gram na innej prędkości niż na której na przykład grały były grane turnieje i tak dalej. Aha, no dobra, to wiele mi ominęło. Warto było. Okej. Oj, no dobra. Jeszcze trzeba tych przeprowadzić, bo oni też się będą pali na środek, żeby zostać tutaj ostrzelonymi z góry. O, ten ghost akurat tutaj. Dobra. Co teraz, co teraz, co teraz? Gdzieś tutaj się udamy. Już połowa mapy jakby odkryta. Więc nawet sprawnie to wychodzi. O! Dobra, Kerrigan sobie to wyczyści, nie chcę ich narażać. Jak widzicie, bardzo sprawnie. Tutaj jest detektor, nie widzę żadnego detektora. O, ghost też sobie tutaj. O, no i przebiegniemy się może tutaj troszeczkę. W moim życiu tu nic nie będzie, oczywiście. The clock. No, na pewno muszę tam dojść. O, oh, wow. Spoko. Nie robię tak dużo. Ale już widzicie, Kerrigan nie ma za wiele punktów życia. Critters? Nie wiedziałem, że mogę zakopywać jednostki, dopiero teraz zauważyłem, że mogę to zrobić. Zabawnie. No i ale oni wyjdą, czy? O, dobra, to chyba jest wyjście. Okay. No, to się przy... O, tutaj coś jest. Coś, co mi się średnio podoba. Dokładnie. A Critters? Aha, no jeszcze wypuściliśmy tych. Dobra, znowu mamy trochę lingów. Idziemy. No, już nie będę tych cywili, zabijam i sobie żyję. Jakie szybkie te zerglingi. O! O mój Boże. Ej. Ej, ale poważnie? Oni tu podejdą? Nie podejdą. Dobra, jeden A. Dzikie te zerglingi są przepotężne. Jeszcze tego nie spodziewałem i zresztą ci też tutaj tyle pancerza mają.
Lordingi jakieś przeżyłem, myślałem, że tutaj będzie jakiś cięższy bój, a to nic. Nie tknięte. Drzwi zamknięte, któż by się spodziewał. To idziemy dalej. O! Witam, witam. Firebata na jeden strzałker i go nie zabija, dlatego sobie pomogłem jeszcze tymi hydrami, które to tam kilka punktów życia też jeszcze zrobiły. No i... Nie zamikrowałem tak jak chciałem. Dobra, spoko. No i chyba jesteśmy u celu. A może i niekoniecznie. Bo widzę, że jest zamknięte. Okej. Czyli w górę chyba trzeba iść, bo tutaj nie widzę nic innego poza zamkniętymi drzwiami. O! Witam, witam. O! O! Tego nie chciałem. Tego nie chciałem zrobić. Aż mnie uwięzili tutaj. Takie cwaniaki teraz nie zejdą na dół. No uwięzili mnie tutaj, lekko mówiąc. Ale widzę, że... uda się. Bo jak widzicie, te hydry dostają za jeden obrażeń i one biją za 10 chyba. Także to jest Hero Hydra. To jest ta potęga. Elegancko. Na pewno samą Kerrigan tego się nie... Znaczy, pewnie dałoby się przejść, jakby się cały czas nie regenerowało życie, czy trzeba by było czekać. O, witamy. Czyli spodziewam się, że tutaj to zostało otworzone. Chyba, że coś bym przeoczył, ale nie, raczej nie przeoczyłem. Nie. O, dobra, jest otworzone. Nic nie jest przeoczone, dobrze. No i witamy też Firebaty. Pomikrujemy trochę, bo oczywiście da się. No i zapraszamy jeszcze za chwilę. Ciekawi mnie, czy to są jakieś moje jeszcze zergi. Czy tu jest coś jeszcze ukrytego? Nie, chyba nie. Dobra, to idziemy teleportation. Trochę głupio, że cały czas byłem na cloaku. Czy ja to się tutaj pojawię? A nie, dobra, tutaj. To wcale takie łatwe, chyba też znowu nie będzie. Jesus. Why so hard? Dobra, muszę się do tego dostać w każdym razie. A, tutaj jest cała linia tych wszystkich gości, tych co biję, bo ich nie lubię. A, jeszcze tego ghosta tutaj. Może i nie. Całe szczęście, że ghosty nie mogą stać się niewidzialne, bo wtedy to była komedia. Właśnie o to chodzi w tym spowalnianiu, które mogą rzucać królowe, że to też odsłania jednostki niewidzialne, więc to jakiś patent by był, tylko żeby ta energia się skończyła dosłownie po paru sekundach. Więc to nie byłoby dobre rozwiązanie na dłuższą metę. No ale czasem w kryzysowych sytuacjach na jakiegoś Dark Templara rzucić w zasadzie. Czemu nie? No i teraz nie będę się z tym specjalnie szczypał, tylko... Aha! To jednak będę się szczypał. No, zapraszamy Kerrigan na górę. Teraz zrobiłem tak, żeby ten Hero Hydralisk absorbował wszystkie obrażenia, ale... No, powiodło się. Może nie tak znowu bez strat, ale powiodło się. Jest Kerrigan. No i znowu się tutaj pojawił z lewej strony taki malutki dysk, którego potrzebujemy. Jest nawet śmieszny taki awatarek dysku starego jakiegoś. No i wygraliśmy. Znaczy jak na tamte czasy to pewnie był nowy dysk. Bardzo.
Alpha Squadron.